Cześć wszystkim, witam Was ponownie na mojej pasiece. Mamy 2014 rok, 22 luty, jest 8 stopni, bardzo ładna pogoda i przyjechaliśmy zobaczyć, co tutaj się dzieje u pszczółek po zimie. Czy już wylatują z ula, czy jeszcze nie. Nie jest tak bardzo super ciepło, ale może coś się będzie działo, zaraz zobaczymy. Ja nie miałem okazji przyjechać w środku zimy pootwierać wylotków, więc pootwieram je teraz, żeby pszczółki miały łatwiej zrobić oblot wiosenny. I zaraz Wam wszystko pokażę. Ok, więc tutaj możecie zobaczyć wylotek, włożyliśmy taką deseczkę na jesieni, żeby żadne zwierzątka tutaj zimą nie przylatywały. I możemy zobaczyć, trochę pszczółek osypało się. Teraz zajrzymy do środka. Nie wiem, czy uda mi się to rozjaśnić. Jest spory osyp. Tutaj będziemy musieli zajrzeć do środka, żeby zobaczyć, co się dzieje naprawdę. Nie wiem, czy dzisiaj będę otwierał ul. Coś cicho tutaj, cicho. Ok, mam beleczkę, przyniosłem deseczkę. Spróbujemy wygarnąć trochę tych pszczół z tego ula, żeby łatwiej było im oczyszczać tutaj swój domek. Weźmiemy, spróbujemy tak. Ja je wygarniam tutaj na deseczkę, żeby je potem usunąć stąd. No całkiem sporo ich tutaj jest. Całkiem sporo. Musicie zobaczyć. Nie najlepiej. Spróbujemy zajrzeć tutaj od boku jeszcze. Mamy tutaj w niektórych ulach taki dostęp. Kręcimy tutaj te, spróbujemy, ojejku. Możemy sobie dłutem chyba. Proszę bardzo. Teraz jest tutaj trochę pszczółek. Żałuję, że nie wziąłem latarki. Więc tyle pszczółek udało mi się wygarnąć z tego ula. Nie jest to jakoś strasznie dużo. Możemy się im przyjrzeć. Tak to wygląda. Więc jest taka opcja, żeby taki osyp wiosenny wysłać do laboratorium i przebadać pszczoły. Ja tego nigdy nie robiłem. Nie wiem, czy będę to robił w tym roku. No ale jeżeli jesteście zainteresowani takim tematem, to chyba uczelnia ta weterynaryjna, jak ona się nazywa? SGGW? Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. O. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to oferuje taką usługę, że można im do laboratorium wysłać takie pszczoły, o, taki osyp. I oni je przebadają pod względem chorób, pasożytów, jakieś warozy, innych takich rzeczy. Tak. Jesteśmy teraz przy przedostatnim ulu. Tutaj osyp był chyba największy ze wszystkich do tej pory. Już chyba w miarę wyczyściłem. Ale zobaczcie, cała ta część tu są pszczoły z tego ula. I podobna sytuacja była w zeszłym roku. Dokładnie w tym samym ulu miałem bardzo dużo wilgoci, pleśni. I osyp był taki straszny, że chyba wszystkie pszczoły się osypały, albo znakomita większość, i była duża tragedia. Więc może jakiś pechowy ul, albo coś jest nie tak u niego z wentylacją, albo nie wiem co, ale dużo, dużo więcej pszczół niż z pozostałych trzech uli razem wziętych się osypało w tym ulu. Więc będzie trzeba na to popatrzeć. Więc zebrałem osyp ze wszystkich uli. Wymiotłem go beleczką, tam gdzie był taki dostęp przez ścianę boczną, to tworzyłem ścianę boczną i wyciągnąłem to, co się dało. Jeżeli pszczoły jeszcze śpią, pewnie śpią, to pomoże im się wydostać na wiosnę, jak będą robić obrót, jeżeli wszystkie umarły.
ich nie zobaczymy, mam nadzieję, że śpią. Nie ma dużo tego osypu, więc nie wiem, czy to dużo, czy mało. Z tego jednego ula było bardzo dużo, więc tam może być problem. W każdym razie jest jeszcze luty, więc może w marcu coś się będzie zacznie ruszać. Ja nie zaglądam do środka, bo nie chcę, jeżeli tam śpią, to nie chcę ich ruszać, bo i tak im nic nie pomogę w tej chwili. Teraz zrobiłem, co mogłem. Teraz te wszystkie martwe pszczoły zakopię. Można je spalić albo zakopać, jak kto woli, ja je zakopię po prostu tutaj pod płotem i tyle. Jest ich w sumie tyle. Z 5 uli. Jest tyle pszczół. Proszę. Z czego większość jest z tego jednego. Czwartego. Piątego. Przedostatniego. I po sprawie. No. Dobra. To chyba tyle w tym odcinku. Nie będę was dłużej trzymał. Dzięki, że wpadliście na tą chwilę, na moją pasiekę, na wiosnę. I do zobaczenia już niedługo. Na razie.